Dobry wieczór Państwu, to jest wieczór WTK, no i jak to wieczorem jest ciemno. Państwo mnie nie widzą, choć nie jestem wcale w miejscu jakimś bardzo odległym od centrum miasta, bo jesteśmy dokładnie nad jeziorem Maltańskim. Teraz, gdy do Państwa podejdę, już mnie mogą Państwo zobaczyć, a to dlatego, że po prostu na kamerze mamy lampę, ale tych lamp nie ma tutaj na tej stronie Jeziora Maltańskiego po tej stronie od ulicy Warszawskiej, no i od już wielu lat mówi się o tym, że po prostu tych lamp tu brakuje, brakuje także po prostu ścieżki pieszo-rowerowej, bo jest tu bardzo wąsko i o tyle, o ile teraz spoglądam akurat nie ma jakiegoś wielkiego tłumu na tej ścieżce rowerowej, no to jeszcze przed momentem było tutaj kilkanaście rowerów i także że pieszych, a to oznacza, że po prostu i piesi, i rowerzyści muszą się nawzajem przepuszczać. No i właśnie Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wystąpiły do Urzędu Miasta o to, żeby przeprowadzić inwestycje poszerzenia tej właśnie drogi. No ale w związku z koronawirusem i budżet jest ograniczony. No i pytanie, czy uda się właśnie te inwestycje przeprowadzić? Jak powiedział w rozmowie z portalem Poznań: Filip Borowiak z posir dyrektor POSIR, w trakcie posiedzenia Komisji Sportu przedstawił inwestycje, które naszym zdaniem są najpilniejsze do wykonania. To, czy zostaną zrealizowane, zależy od kondycji finansowej miasta i decyzji radnych. No i właśnie, jeżeli kondycja finansowa miasta na to pozwoli, jeżeli decyzja radnych także na to pozwoli, no to gdy ja odejdę albo gdy nasz operator wyłączy lampę, no to po prostu będzie można tutaj swobodnie przechodzić. Będzie można tutaj także widzieć, na przykład, gdzie drodzy Państwo idziemy, no i także będzie szerzej, dzięki czemu i e, piesi, i rowerzyści będą mogli swobodnie się po tej części jeziora Maltańskiego poruszać. To wszystko ode mnie, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.